Dobra, powiem Wam ciekawostkę o Bogdanie, widzowie. Tylko bałem się, że jest to zakończenie historii. No, niestety, mianowicie, aha, ale jest jeszcze jedna ciekawostka, zanim koniec historii, <grym> to jeszcze jest jedna ważna rzecz. Mianowicie, po otrzymaniu nagrody w niedzielę 1000 zł i w sobotę 200 zł od bagiety, Bogdan. Po 50 zł przyszedł. Uwaga, już we wtorek. Ja pierdolę. Także nie wiem, co tam za balet odszedł, ale musiał być grubo. W każdym razie, jakiś tydzień później, czy coś takiego, czy kilka dni później, nie wiem, kurwa. Zgubiłem poczucie czasu, odkąd jestem pierdolonym challengerem. W lidze legend Najlepszym Polakiem w teamie W, w lidze eee, A więc tak Bogdan Uwaga Kilka dni później Zerwałem się z łóżka o 12 Obudził mnie dzwonek mówię, What? What? Podbiegam do drzwi A nie podbiegłem Raczej potruchtałem Zerknąłem przez wizjer Widzę Bogdan Ale widzę też, że ktoś odchodzi Otwieram drzwi A ten ktoś wraca z Bogdanem przyszedł gość. Dla mnie niespodziewany na ten moment. Co się okazało? Niedokładnie wiem, jakie, jaka jest zależność między tą dwójką. W każdym razie zakładam, że niemożliwe, że wnuczka, może córka? Chuj wie, ale w każdym razie ona gadała ze mną, powiedziała, że przeprasza. Że ona ma problemy. Wydaje mi się, że ona powiedziała, że z dziadkiem, ale musiałem sobie to przesłuchać jeszcze raz. Że tylko niemożliwe, że tam była taka różnica wieku. No bo to była już dojrzała kobieta. No, w każdym razie powiedziała, że widziała ten, widziała nagranie w internecie, że to wszystko to jest ściema, że nie ma żadnej szefowej, żadne dziesięć koła, żadne wyjazdy, że Bogdan pożycza pieniądze na każdym obiekcie, ludzie mają pretensje, musi go przenosić: kurwa już piąty raz chyba że to mi no i wtedy Bogdan zapytał czy jestem mu coś, czy, czy jest mi coś winien po walce, ja mówię, że nie o, i on mówi do niej, no i widzisz mówiłem ci, że jestem czyściutki. Eee, <grywka> w każdym razie faktycznie na Instagramie już dostałem kilka DMów z, z tym, z no już na Instagramie w DMach dostałem kilka wiadomości, Właśnie fotek z Bogdanem, i tak dalej, że spotkali Bogdana, i tak dalej, i tak dalej. Bogdan zresztą sami opowiadał, że ludzie chcieli mu stawiać piwo na mieście. Yy, jak tam był ostatni raz. I aha, jak byliśmy w tym studio, w którym była bita śmietanka w ogóle, to dwie osoby powiedziały, że one rozpoznają tego gościa z podobnych numerów. Więc wychodzi na to, że Bogdan to jest znana postać żulerskiej w żulerskiej Warszawie. Ale myślę, że tak czy siak to jest jeszcze. Nie ten, nie koniec przygody. Myślę, że Bogdan jeszcze nie raz zawita do moich drzwi.